Dziś złożymy sobie szeroką komodę Alex z IK. Na samym początku wypakowuję każdą z części i skrupulatnie je segreguję. Duże elementy, takie jak np. blat albo spód, do dużych elementów, a małe elementy, takie jak np. fronty do szuflad, do małych elementów. Tak wyglądają wszystkie elementy znajdujące się w paczuszce, która waży około 30 kg. Po posortowaniu płyt meblowych, segreguje elementy montażowe. O tyle jest fajnie, że rysunek z instrukcji odwzorowuje 1 do 1 wielkość elementów. W paczce znajdują się dwa bardzo podobne elementy. Jeden z nich jest większy, drugi mniejszy. Trzeba zwrócić na to uwagę. Są to tak zwane śruby mimośrodowe, ale o tym później. Do montażu całej komody można użyć płaskiego śrubokręta z końcówką 4 mm, bądź śrubokręta krzyżowego z oznaczeniem PH2. Ja złożyłem całą komodę tylko i wyłącznie śrubokrętem krzyżowym o oznaczeniu PH2. Pasuje on do każdego elementu montażowego. Podłogę warto zamieść, aby nie porysować żadnych elementów. Jeżeli tak jak ja masz panele, warto położyć na nie jakiś materiał. W moim przypadku było to stare, zużyte prześcieradło. Montaż komody zaczynamy od trzech elementów. Potrzebujemy szeroką płytę z sześcioma dużymi otworami oraz płyty meblowe z prowadnicami. Prowadnice lewej płyty muszą wysuwać się w lewo, natomiast prowadnice prawej płyty muszą wysuwać się w prawo. Do złożenia tych elementów będziesz potrzebować 6 długich metalowych kołków oraz 12 drewnianych kołków. Do otworów, które aktualnie pokazuję, wkręcamy metalowe wkręty. Trzeba uważać, aby ich nie przekręcić, dlatego należy dokręcić je z wyczuciem. Następnie do wskazanych otworów wbijamy drewniane kołki. Wchodzą one stosunkowo głęboko. Przed wbiciem tych kołków można do każdego z otworu zaaplikować niewielką ilość kleju do drewna. Osobiście tego nie robiłem, ponieważ w przyszłości będę miał możliwość rozłożenia tej komody na części pierwsze. Specjalnie nie pomijam żadnego kroku przy złożeniu tej komody, po to, aby każda osoba składająca tę komodę uniknęła ewentualnych błędów. Komoda nie należy do najtańszych, dlatego fajnie byłoby otrzymać dokładne wskazówki. Maksymalnie wbite kołki wystają na około 7 mm. Składamy przygotowane elementy. Do ich skręcenia będą potrzebne tzw. meblowe śruby mimośrodowe. Na tę chwilę potrzebujemy 6 sztuk. Pamiętajcie, aby wziąć te większe. Na śrubie mimośrodowej zaznaczona jest strzałeczka. Powinna ona być skierowana do śruby z trzpieniem. Dokręcamy ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara czyli w prawo do 160 stopni. Robimy tak samo w pozostałych pięciu miejscach. A teraz krótkie objaśnienie. Śruba mimośrodowa posiada specjalnie przygotowaną część, tak aby można było swobodnie wcisnąć ją w otwór montażowy. Po przekręceniu śruby w prawo, trzpień zostaje zahaczony przez nazwijmy to pazury śruby mimośrodowej. Łeb trzpienia opiera się na pazurach, scalając ze sobą dwa elementy. Przygotowałem jeszcze dodatkowe ujęcie w programie graficznym, jak dokręcić taką śrubę. Strzałeczka skierowana jest na trzpień. Przekręcamy śrubę mimo środową o około 160 stopni. Nie polecałbym przekręcania śruby o 180 stopni, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia płyty meblowej. W celach doświadczalnych, jedną ze swoich śrub przekręciłem o 180 stopni, delikatnie uszkodzając płytę. Następnie położymy płytę z pięcioma otworami na dole i z pięcioma otworami do góry. Tym razem będziemy potrzebować wszystkie 6 tych krótszych śrub. Wkręcamy je we wskazane otwory, zarówno na dole, jak i na górze płyty. Teraz możemy złożyć górę komody. Nie jest ona symetryczna, jak myślałem na początku, dlatego trzeba zwrócić uwagę na odległość otworów od śrub. W tym miejscu jest otwór blisko śruby i to właśnie tą stroną będziemy zainteresowani. Nakładamy płytę od góry tak, aby otwór bliżej śruby był skierowany do frontu komody. Front komody zaznaczyłem tutaj czerwonymi pionowymi kreskami. Teraz trzeba skręcić górną płytę z całością. Do wskazanych otworów będziemy wkładać 6 sztuk śrub mimośrodowych. Zasada jest taka jak poprzednio. Strzałeczka musi być skierowana w stronę śruby z trzpieniem. Dokręcacie tak samo jak poprzednio, czyli około 160 stopni w prawo. Lecimy z dolną częścią komody. Została w sumie ostatnia płyta, więc nie będzie problemu ma ona charakterystyczne otwory na kółka. W tym momencie najlepiej jest sobie położyć komodę na plecy, aby ułatwić sobie montaż dolnej płyty. Do skręcenia dolnej części trzeba użyć tak zwanych konfirmatów i klucza imbusowego czwórki, który jest dołączony do zestawu. Dolna płyta również nie jest symetryczna. Posiada ona takie same otwory jak górna część komody. Jeden otwór jest blisko drugiego i właśnie tą częścią należy się sugerować. Jak widać, te otwory są od siebie dalej. Nakładamy płytę tak, aby te dwa otwory będące blisko siebie były skierowane do frontu komody. Zwróćcie uwagę, że obracam płytę, ponieważ otwory na kółka muszą być od zewnątrz. Konfirmaty najlepiej wkręcać po przekątnej i nie dokręcać ich maksymalnie. Jak już wkręcicie wszystkie konfirmaty, to z wyczuciem dociągnijcie je do końca. We wskazane otwory wskoczą kółka. Mocuje się je na te śruby. Osobiście nie przykręcałem tych kółek, ponieważ mam inny plan na tę komodę, co zapewne zobaczycie w kolejnych materiałach na tym kanale. Przed ostatnim etapem będzie złożenie szuflad. Podłogę znów dobrze byłoby oczyścić ze śmietków i położyć jakiś materiał. Na materiał położyłem fronty szuflad z otworami i zagłębieniem skierowanym do góry. Fronty ułożyłem tak, jak docelowo mają być w komodzie, to znaczy trzy niższe na górze oraz trzy wyższe na dole. We wskazane otwory wkręcamy wszystkie pozostałe śruby z trzpieniem. Następnie we wskazane otwory należy wbić drewniane kołki. Trzeba wbijać je z wyczuciem tak, aby nie przebić się na wylot. Swoją drogą, w całym zestawie montażowym miałem 25 drewnianych kołków, więc po tym etapie się zdziwiłem, bo została mi w sumie tylko jedna sztuka. Huh, właściwie czemu nie? Zawsze jakaś pamiątka. Kołki mają ogólnie długość 3 cm, a po maksymalnym wbiciu wystają około 1,8 cm. Do szuflad będziemy potrzebować paru elementów. Boki szuflad są lewe i prawe. Lewe posiadają duży otwór z lewej strony, prawe boki posiadają duży otwór po prawej stronie. Na filmie widzicie, jak wkładam lewy bok na prawą stronę, ale pamiętajcie też, że fronty mam obrócone o 180 stopni. To wyżłobienie w boku jest po to, aby później wsunąć prowadnicę, No ale o tym za chwilę. Do skręcenia boków z frontem trzeba użyć mniejszych śrub, mimośrodowych. Zasada jest taka jak poprzednio. Strzałeczka musi być skierowana w stronę śruby z trzpieniem i przekręcona o 160 stopni w prawo. Aby ułatwić sobie pracę, odłożyłem na bok część frontów i położyłem składaną aktualnie szufladę. Wziąłem płytę pilśniową i tymi wycięciami wsunąłem ją do frontu szuflady. Pamiętajcie, że biała strona musi być na górze, w przeciwnym wypadku będziecie mieć brązowe szuflady w środku. Została do zamontowania tylna część szuflady. Montujemy ją rowkiem do wewnątrz. W rowek wsuwamy płytę pilśniową. I w każdy wskazany otwór musimy wbić kołek z tworzywa. Po 4 sztuki na każdą szufladę. Najlepiej jedną część tylnej ścianki wsunąć pod niewielkim kątem. Druga część wskakuje wnet sama. W sumie na tym etapie to i tak mało ważne, bo jak zaczniecie wbijać kołki, to i tak tylna ścianka wylata jak zamek w karabinie Pawlaka. Po wbiciu kołków stworzywa szuflada jest gotowa. Pozostało powtórzyć proces pięciokrotnie, no i szuflady gotowe. Ostatnim elementem jest montaż szuflad w prowadnicach. Jako, że zostały tylko jedne śrubki, wypadałoby z nich skorzystać. I teraz mam dla Was małą wskazówkę. W celu łatwiejszego montażu szuflad wysuńcie sobie prowadnice i wkręćcie śruby montażowe od drugiej strony na jakieś 2-3 gwinty. Nie za daleko, żeby przy wsuwaniu prowadnic nie uszkodzić wystającym gwintem wnęk w szufladzie. Teraz wystarczy włożyć delikatnie z kąta szufladę w prowadnicę i przytrzymać palcami wkręcone śruby. Szufladę możecie pchnąć torsem lub pociągnąć prowadnicę do siebie za wkręcone śruby. Dzięki temu zminimalizujecie szanse skaleczenia rąk bądź uszkodzenia boków szuflad. Następnie śruby wykręcamy i wkręcamy je ponownie na swoje miejsca. tym razem wkręcając je od wewnątrz szuflady. Cały proces powtarzamy pięciokrotnie. A, no i pamiętajcie, że trzy szuflady od góry są mniejsze, a trzy pozostałe te od dołu są troszeczkę większe. I voilà. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.